Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj powłoka od H2O Elite. Nie miałem jeszcze z nią styczności, więc dzisiaj będę się jej uczył razem z tobą tak naprawdę. Tak wygląda paczuszka. Później dojdziemy do mistrza. Klasycznie muszę przygotować powierzchnię, już odpowiednio jest umyta, ale pokażę ci, jaka jest różnica, jak starasz się umyć auto tak, żeby nie porysować, a tak, żeby umyć. Ja dzisiaj ten panel to po prostu sobie go umylę. Wytarłem sobie go byle jak i porównamy ten panel, przednie drzwi z tylnymi drzwiami i zobaczysz, jaka jest różnica w myciu. Zobacz, co się dzieje. Czekaj, ja sobie odwrócę ten monitorek. Spójrz. Jakie sito. To jest dzisiejsze takie mycie, byle jak, po prostu rękawicą sobie szurałem, ręcznikiem też wycierałem tam, nie uważałem, po prostu nie uważałem. A tu mamy 19, teraz to już 20 nawet, miesięczna powłoka. Jest różnica, co? Są holsy, wiadomo, ale na tym panelu dzisiaj narozrabiałem. Jedno nieumiejętne, znaczy nieumiejętne. Niedokładne, nieprecyzyjne, niedokładne mycie. Teraz wezmę jeszcze ja to. Myk. Spójrz, co się dzieje. Mamy tu przednie drzwi, które zmasakrowałem. I przechodzę do tych. O, wybacz, już. A, kochany aparacik. Jest, złapię. No widzisz, nie złapię. Momencik, daj mi chwilę. Niech on się oswoi. O, zobacz. Są rysy, widać, że już wymaga to one stepa. Już niedługo, spokojnie. Ale różnica jest kolosalna. No dobrze. Teraz tak. Ja już sobie okleiłem. Tak jak widzisz. Monitorek odwrócę. Chwilę, nie. O. Ja już sobie okleiłem wszystko. Dzisiaj pojadę. Słuchaj. Na Hamronie, no tak, Hamron. Nie lubię dualek, ale dzisiaj stwierdziłem, że zaszaleję z dualką. Bardziej, lepiej czuję, tak naprawdę, lepiej czuję rotację. Zdecydowanie, jakoś ona sama ciągnie, jak ją odpowiednio złapiesz. Tutaj to skacze, wibruje. Jaką rotację bym nie wziął? Jakoś tak, rotację, przepraszam, dual action, orbitalną, nie bardzo. Do tego będzie flexi pad. Polishingowy, który sprawia wrażenie takiego twardego skurczybyka, ale on jest fajny, bo on jak złapie temperaturę, robi się mięciutki. Naprawdę można nim fajnie pracować, zwolnisz troszeczkę, to on się wtedy tak jakby zmieniał swoją gęstość, można powiedzieć. Bardzo fajny pad. I klasycznie, Menzerna oczywiście, 2500. No tu już jest końcóweczka. Jest i druga, pełna, nowa. Gdzie ta pasta to u mnie schodzi po prostu idealnie. No dobra, najpierw o kurczę, myślę, że trzeba będzie rozcinać buteleczkę. Zobaczymy, co coś jeszcze z siebie wyrzuci. O, jest, dobra. Nie lubię resztek past, bo one tak kurczę strzelają dziwnie, mi to wkurza i pryska to wszędzie. Wybacz, że tak się będę znęcał troszeczkę, ale muszę tego pada zaimpregnować, jakby nie było. A miało być tak pięknie. No, dobra, to już czeka tylko i wyłącznie grzebanie. Bierzemy drugą butelkę. Dobra. I lecimy z bałaganem. O, od razu inna bajka. Upsa, stój. Rozłożymy. Rozłożę to wszystko równiuteńko na całym padzie. Postaram się bynajmniej, żeby go zaimpregnować. Jeszcze odrobinkę tu.
ciekawy jestem tej powłoki. Ma być to, słuchaj, powłoka, która w trzech warstwach ma się regenerować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Teraz, żeby trafić. No i nie trafiłem. Trafiłem. Okej, okay. Jeszcze ze trzy grochy. I myślę, że wystarczy. Dobrze. Widziałeś, jak panel wyglądał przed... A, pokażę ci jeszcze jedną rzecz. Jest, kurczę, taka rysa. Ja jej nie zrobiłem, nie wiem, gdzieś pewnie na parkingu ktoś przechodził. Nie wiem, czy ją zobaczysz tutaj dokładnie. O, widać ją, co? Ładny sznycik, nie? Przechodzi aż tutaj na błotnik, kurde. No, dobra. No dobra, słuchaj, ja się zabieram do One Stepa. Możliwe, że propozycję filmu wrzucę bez przyspieszenia. Zobaczymy, jak będzie czas i chęciny, żeby skleić ten film. No dobrze, słuchaj, zrywam taśmy. Musiałem garaż przewietrzyć, bo testuję teraz detail remover do odtłuszczania powierzchni przed powłoką. Próbowałem tym wymywać pasty, bardzo fajnie, ale ma tak intensywny zapach, że czuję tylko ten zapach. Przegieli na maksa, ale sam produkt coś czuję, że będzie całkiem niezły. No dobra, wyjmuję tasiemki i wymyję drzwi i pójdę sobie zrobić kabusie. I później aplikacja, następnie aplikacja powłoki. No dobrze. I jeszcze tu. Błotnik mnie czeka do malowania. Rdzak odbierze, także będzie kolejny filmik z usuwania rudej. Z usuwania rudej i zabezpieczenia malowania i pewnie korekty później po malowaniu, żeby zrobić to przejście. Zobaczymy, co wyjdzie, a myślę, że wyjdzie zacnie. Dobra, zakładam gumy, które mam zresztą pod ręką. Uwielbiam tę stronę garażu. Wszystko pod rąsią. Latareczki, maszyny. Także magiczny stoliczek. I jest bajeczka. I przyszedł mi piesek. Jeszcze do tego. Co tam gwięciuchna? No, malutka, co? Mordeczka. Mikrofibrę, tak. A mikrofibrę to wezmę nową. Momencik. Do ostatecznego wymycia już tak przed powłoką wezmę nową mikrofibrę. Tym razem szarę kupiłem. Gdzie mi tu mamy początek? Gdzie to jest, gdzie ten pasek? No właśnie. Mikrofibry na bok. Teraz tak, odtłuszczę najpierw powierzchnię, albo nie, może od razu podzielę. Tak, od razu podzielę i później pójdzie odtłuszczenie. Właśnie, to tak zrobimy. Od razu taśma, słuchaj. Taśmka tu jest, dobrze. Uciekaj, mała, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze, dzielimy tak mniej więcej na pół. Gdzie tu jest początek? Gdzieś, powiedzmy. Okay.
Dobra. Tu nie ma co mocno przyklejać. Okej. No dobra, to robimy tak. Co zrobię? Słuchaj, jedną stronę pojadę. FX Protect. Zobaczymy, jak się zachowa powłoka na tym produkcie. Ja myślę, że elegancko, bo z tego co widzę, to fantastycznie się rozlewa. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie się rozlewa i jest taki tłuściuchny. Jak Erasem, bym powiedział. Jakbym pracował Erasem. Bardzo podoba mi się ten produkt. Pyk. I jeszcze dolna partia. Już sobie wstawię tutaj, żebym widział wszystko. Okej. Dobrze. Druga strona mikrofibry i sprawdzimy produkt detail. Ten, który jest niby typowo, jak tutaj napisał producent. Produkt pozwala maksymalnie oczyścić powierzchnię samochodu przed nałożeniem jakiejkolwiek powłoki ochronnej. Więc zobaczymy, jak się. Och, ten zapach. Masakra. No, on mi przypomina coś z farmaceutycznych właśnie, kurczę, produktów. Nie pamiętam co. Dobra. Dobra. Myślałem, że się, kurczę, aparat wyłączył. Coś plumknęło. No, ciekawy jest produkt. Też taki tłuściuchny. Delikatny opór stawia. No, zobaczymy. Okej. Okay. Jak to odparowuje? Nie, idealnie. Perfekcyjnie bym nawet powiedział. No, ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo fajny produkt, tylko ten zapach, no mega intensywny. Dobra, nie będę więcej przymulał. Słuchaj, ja idę zrobić sobie kawę. Godzina u mnie jest 13:36, więc o 14:00 melduję się tutaj i działamy z samą powłoką. No dobra. Jestem. Już po kawie, zdążyłem się oblać, czyli u mnie standard, nic nowego. Teraz tak, zaglądając do pudełeczka owej powłoki od H2O, pierwsze co się nam rzuca, buteleczka w oczy oczywiście, to jest taki płyn czerwony, nie jest klarowny, Ceramic Elite, Elite chyba. Zapach niochny, a dlaczego nie, ale dzisiaj będę miał maskę. Wow, typowa powłoka, nic się nie zmienia. Odstawiamy na magiczny stoliczek. Aplikator gąbkowy. Taki do dotyku Chińczyk. Bez rewelacji. I ściereczki widzę, że też chińskie, bo nawet od miejscowego szamana ostatnio wziąłem takie same. No, dokładnie. Identyczne. Identyczne, zaraz rozłożę, pokażę Ci, jak to wygląda. Identyczne wziąłem od miejscowego szamana. Ale one są przyjemne, fajne, no, bardzo fajne, super, podobają mi się te ściereczki, pomimo, że to są prawdopodobnie Chińczyki. Dobra, to mamy i teraz tak, tu mamy też instrukcję, jak użytkować, jak aplikować zapewne. Ja tej powłoki uczę się razem z Tobą teraz, nie mam pojęcia, jak się ją aplikuje. Dobrze, i teraz tak, aplikacja powłoki, dokładnie umyć auto, spłukać pozostałości środków czynnych, to wiadomo, aplikator do dobra, dobra. Rozprowadzić powłokę po lakierze metodą krzyżową, czyli klasyk, od góry do dołu, następnie od lewej do prawej strony. Rozprowadzić na odcinkach powiedzmy 50/50. Można powiedzieć, że panel mam ułatwiony, bo mam panel podzielony na pół, także rewelacja. Tu 18-23 stopni, u mnie jest 21 w garażu, czyli cymesik, idealnie. Dobrze. Docierać ściereczką z mikrofibry po 10-20 sekundach, czyli można powiedzieć, że natychmiast. Co też lubię. Lubię takie powłoki, które nie trzeba tam odczekać, żeby ona odparowała, albo na mokro już mnie w ogóle szlak wtedy trafia, że musi być zwilżona mikrofibra, tragedia. Czyli od razu praktycznie docieramy. Po nałożeniu powłoki na cały lakier pozostawiać auto na 2 godziny, po czym można nakładać kolejną warstwę. Czyli chcę położyć 3 warstwy, żeby sprawdzić, czy się będzie regenerować.
Czyli ogólnie zajmie mi to 6 godzin, jakby nie było. 3 warstwy na ten panel. No dobrze, okej, tak się będziemy bawić. No. Dobrze, po 12 godzinach dopiero następuje sieciowanie. Przez ten czas powłoka nie powinna mieć kontaktu z wodą. Bardzo dobrze. Pełne utwardzenie powłoki następuje do 7 dni. Będzie sobie stał i będzie czekał. Przez ten czas należy unikać czyszczenia auta środkami chemicznymi. Obiecuję. Podczas aplikacji zawsze stosuj rękawice ochronne, lateksowe, nitrylowe w przypadku... No dobrze. Trwałość powłoki wynosi 3-4 lata w zależności od ilości warstw. Max 3 warstwy. O, 3-4 lata. Powiem szczerze, że brzmi zacnie. Jak mi posiedzi 3 lata na tym panelu, to będę zadowolony. Super. Dobra, okej. To teraz tak. To mamy. Słuchaj, ostatni rzut okiem na to, jak wygląda panel, jeżeli chodzi o rysy i inne gadżety, ale raczej rysy. Bierzemy latareczkę, zaczniemy od dobrze, tak wygląda jato, szybki strzał, żeby nie zamulać, pstryk, ok, teraz ROX, ciach. Tak, mamy ROX-a. Ciach, 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 ciach. Proszę bardzo. Odkładamy i bylong, czyli ham na hologramy. Ciach. I lecimy. Pyk. Ciach, 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 ciach. Cyk, 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 cyk. No dobra. To wiemy, że już podłoże mamy przygotowane. Teraz tak, ja sobie ustawię tutaj aparat. Tak, żebym mógł dobrze widzieć i żebyś ty mógł dobrze widzieć. Poczekaj, postaram się to tak zrobić, o, żebyś widział, jak ją będę aplikował. Ciekawe, czy się uda. Jak moja ręka? No, może się udać, słuchaj, może się udać, może być to całkiem sprytnie. Ok, teraz tak. Biorę ściereczkę. Coś tu na niej jest. To odwrócę z tej strony. Nie, dobrze. Tak zrobię, o. Ściereczka, pyk. Cyk, ale wiesz co, jeszcze sobie przygotuję, a co ja będę przygotowywał, od razu ją dotrę, w sumie 20 sekund, a może nie, przyniosę sobie jednak telefon, żeby nie było już, kurczę, przyniosę telefon i będę sobie odliczał te 20 sekund od aplikacji powłoki. Dobrze, zaraz włączę stoper, pyk, stoperek leci, a później go zresetuję, dobra. A, jeszcze jedna rzecz, widzisz, maska. Kurczę, z tych emocji człowiek zapomina o podstawowych rzeczach tak naprawdę. Dobrze, to sobie założę machę, żeby nie było 3M. Nie jakaś taka, powiedzmy, byle jaka. Mhm, dobra, cyk. Teraz ci się pokażę, żeby nie było. Widzisz mnie w odbiciu? Nie widzisz. No właśnie. Teraz będziesz mnie na pewno kiepsko słyszał. Przepraszam cię bardzo. No ale co zrobić, no. Dobra. Biorę powłokę i zaczynam działać. Słuchaj. Nie jest gęsta. Ja już ją aplikowałem tak naprawdę na wydech w Mańku. Propozycja filmu ci się zapewne pojawi. Znaczy nie, tam chyba nie, a nie, było widać, jak aplikuję. Srogo założyłem, zobacz. Zwilżyłem go na maksa. Tak naprawdę dałem czadu i lecimy. Pyk, pyk. Widać? Coś widać, fajnie. Dobrze. Taka oleista ciecz, gęsto idzie, raczej ciecz. Taki delikatny opór stawia. Stawia delikatny opór. Stereczko, powiedz, przecie. Dobra, zrobimy sobie obrys najpierw. O. Ok. I lecimy w tę stronę teraz. Cyk. Cyk, cyk. I pyk. Nie jest delikatny opór. Nie jest to taka płynna aplikacja. Nie jest to jakieś cudo, ale widać, jak się ładnie rozkłada, więc bardzo fajnie. Opór jest. Ale myślę, że ta ilość, którą teraz zarzuciłem na jeden panel,
spokojnie wystarczy. Ok, 20 sekund. Uwaga, tyk, tyk, tyk. Start, leci. A ja sobie wezmę mikrofibrę. Nowiuteńką. Zwykła fibra, niestety, nie jest to, albo stety, nie jest to bezszwowa, że tak powiem, nie jest ze specjalnym splotem. Ile my tu mamy sekund? Mamy 18, jest 20, jest 20. I próbuję ją zbierać. I pstryk. Bardzo fajnie. Delikatny opór. Widać, jak się na mikrofibrze osadza. Najpierw jedną stroną ją zbiorę, a później ją dotrę. Tu nawet widzę, gdzie zebrałem więcej, gdzie mniej. I druga, nie, no bajka, słuchaj. O. Druga strona to już tak naprawdę tylko te pozostałości. Nie, nie jest źle. Nawet bardzo dobrze. Już widzę, że jest fajny połysk. Pojawia się. I już powłoka, można powiedzieć, że w tym momencie odpuściła. Delikatny opór był. A teraz odwróciłem fibrę i sobie dotrę. Czuję taki, jakby ona była taka, że ta powierzchnia po niej jest taka wyjałowiona, tak jakby mikrofibra chciała piszczeć. Taka tendencja w tym miejscu, o tak, taka, taki opór delikatny. Ale nie jest źle, dobra. No całkiem fajnie, całkiem, o. Słyszysz? O, poczekaj. Wyłączę muzykę. Kurczę, ten wzmacniacz ma taką moc, że zobacz. Wyłączyłem już i jeszcze gra. Poczekajmy chwilę. O. Słyszysz? Taki jakby wyjałowiona powierzchnia. Ale jest fajnie, fajnie, fajnie. No dobra, pyk. I teraz druga strona. Tu już na maksa docieranko. Nie, no spoko. Bezproblemowo. Nie robi problemów jakichś strasznych. Zaraz zobaczymy. Ja tutaj bynajmniej mazów nie widzę. Żadnych. Bardzo fajnie. Poślizg też nie jest jakiś cudowny. Powiedziałbym, że jest tak tempo. Po tej powłoce, po aplikacji. No dobrze, to mamy z głowy. Teraz tylko wezmę jeszcze latareczkę. Słuchaj, żeby mieć pewność, że widzisz, jak się pięknie mieni. Super, co? Teraz tak zobaczymy, czy widać jakąś różnicę, słuchaj, jeżeli chodzi o panel, gdzie nie ma powłoki, a panel, w którym jest powłoka. Chwilę, nie, włączę muzyczkę. O, niech nam się tutaj sączy. No dobra. Zobaczymy. No kurczę, wiesz co, no niestety oświetlenie jest takie, że za wiele nie zobaczymy, ale mamy coś takiego. O, tak? Powiedzmy. Może coś tutaj wnioskujemy z tego. No kurczę, jest trochę lepiej. No ja widzę, że tak, jest, tak podbite jest. Znaczy ja to powiem ci tak, ja inaczej. Ja to widzę na oświetleniu garażowym, że jest lepiej. No dobrze, słuchaj, teraz tak, teraz będę chciał przestawić sobie aparat. O, tu właśnie, widzisz? Cyk. Cyk, cyk, czekaj, odsunę. O, okej. To teraz tak. Może troszeczkę rozjaśnię, żebyś to dobrze widział. Może tak, o, w ten sposób. W ten sposób może to ugryzę. Może będzie lepiej, nie wiem. Słuchaj, improwizuję. Nie mam pojęcia, czy będziesz to lepiej widział. Mam nadzieję, że tak. No powiedzmy, dobra. Lamp nie przestawiam. Tutaj widzę, że... Nie, fajnie, nie zostawię żadnych mazów. Tutaj sobie jeszcze poświecę. Nie, no, no bajka, bajka, naprawdę bajka. I ta mikrofibra, którą miałem, słuchaj, ja ją tylko odwrócę. Ja ją odwrócę i ona zaraz pójdzie do wody z płynem do mycia mikrofibr i będzie służyć do wnętrza na przykład. No dobra, kolejna dawka. I lecimy. Pyk. Tu widzę, że nie ma co, powłoka lubi, jak się jej dużo da, bo nie będzie stawiać takiego oporu. O. Tak jak widzisz. I lecimy. O, teraz to się już nasączył elegancko.
Teraz to już widzę, że jest nasączony konkretnie. O, bardzo konkretnie. I lecimy, i ciach. Widać? Widać, nie? O, widzisz tutaj, widzisz, zobacz. Gdzie jest, a gdzie nie ma. No to cudownie, że widać. Bardzo mnie to cieszy. Na karbonik też założę, a co tam? Jak sobie ma? Pomimo, że tam siedzi Jayon i na pewno się nie przyjmie ta powłoka. Okej. Okay. Nie, fajnie się aplikuje. Nie stawia jakiegoś oporu strasznego. Idzie tak, klei się troszeczkę. No trzeba wyczuć, żeby za mocno też nie docisnąć. Tutaj mam taki przeskok, mam tutaj te zagięcie, to muszę w tę stronę pojechać. Okej. Okay. I co? No i w tym momencie czas start. O kurczę, zresetowało mi się, widzisz? Stop, pyk, leci. I czekamy 20 sekund. Dobra, ściereczka w sumie już do wyrzucenia. Gdyż ponieważ, a nie, jeszcze na dolnej partii będę tak. Kurczę, co do wyrzucenia. Teraz ją sobie odwrócę. O, i tą stronę będę aplikował. Zakręcę powłokę. Okej. No dobrze, ile tam mamy? 23, o, przegiąłem. 25, i lecę, i zbieram. Delikatnie najpierw. Nadmiar. Pyk. O, widać, nie? Z której strony zebrany. Ok, odwracam fibrę. Się już uzupełniła. No dobra, jakby luksusowo. I teraz delikatnie tę nadwyżkę, która tam gdzieś została, postaram się zebrać. W ogóle, słuchaj, widzę różnicę. O, pięknie. Widzę różnicę, jeżeli chodzi o panel, gdzie nie było korekty tylne drzwi, a tutaj, gdzie jest korekta z tą powłoką, to jest kosmosik. Przełożę sobie rąsie. Dobra. Słyszysz, jak piszczy? Ha, kurczę. Wyjaławia powierzchnię na maksa. Tak, kurczę, robią taką troszeczkę tempo, bym powiedział. Ale nie, teraz poślizg się poprawił. Ale słychać ten pisk, tutaj była tak na maksa czyściutka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie, fajnie, ogólnie fajnie się pracuje tą powłoką, powiem szczerze. Nie stwarza jakichś problemów. Nie potrzebuje jakiejś specjalnej miłości. No dobra. Ok, no i jak? Odbicie piękne, co? Całkiem nieźle. Latarka i patrzymy, czy coś się gdzieś dzieje. Poczekaj, zmniejszę światełko. Na pewno masz teraz przestrzał straszny. Okej. Lecimy, patrzę. Ja sobie najpierw pozwolę sam zobaczyć. Trochę zmniejszę światło. No idealnie, no zaraz mów. Kurde, no bajka. W ogóle bezproblemowa powłoka. Nie widzę tutaj żadnych widzicie, żeby cokolwiek, jakaś smuga, żeby... Nie ciągnie się w ogóle. Tam, gdzie jest powłoka, czujesz delikatny opór. Zbierzesz ją, później przy docieraniu to czujesz, jak ona po prostu znika, jak... Idealnie, naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Pięknie, fajne. No, zaczęło być całkiem fajnie szkliście. No dobra, przeskakuję teraz na dolną partię. Nie wiem, jak ci to kurde pokazać, ale postaram się. No kurczę, tutaj za wiele nie widzisz. Jest mega ciemno, no niestety, wybacz. Nic na to nie poradzimy, ale zaraz pojawi się ściereczka, powinno się rozjaśnić. No ciemno jest na maksa. Jeszcze jedną lampę w ogóle postaram się wrzucić tak, żeby było troszeczkę jaśniej. O. Może tak, a później przy docieraniu sobie ją podwyższę. Ok. Widzisz, gdzie jest powłoka? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, kurczę, bo ja widzę doskonale. Nawet przy tak jasnym oświetleniu widzę, gdzie ją położyłem, gdzie nie.
Dobra, tutaj to nie będzie dużo zabawy. Od razu przeskoczę, słuchaj, na tą drugą stronę, żeby nie czekać za długo. Dobra, dobra, tam już zjechało, kurczę. Okej. Dobra. Tutaj jeszcze ręcznik. Okej, dobra. I teraz ciach. I 20 sekund. I już ci pokazuję, że na pewno będzie 20. Ciach. Nie wiem, czy to dobrze widzisz, czy nie widzisz. Dobra, to zakręcam. Tyk. Ściereczka do kosza. Bo za 2 godzinki się dopiero zobaczymy. Teraz tak, docieranie. Troszeczkę podwyższy tutaj. O, tak zrobię. I mamy, zobacz, jak szybko to minie. Kurczę, 20 parę sekund. 30 już prawie. I słuchaj, teraz ta sama fibra, co przedtem miałem. Jeszcze jej nie wyrzuciłem. Zbieram nadwyżkę. Cyk. O, tu nawet fajnie idzie. Kurczę, gdzieś mi tu złapało trochę wody spod tego. Mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu na to. Nie, nie widzę nic. Muszę podwyższyć niestety. I bajeczka. I teraz patrzę sobie. Wiem, że tylko masz ciemny obraz. Może trochę rozjaśnię. Latarka. I patrzę. Tu coś widzę. Albo mi się wydaje, że widzę. Co to jest? Tutaj. Jeszcze raz. Oświetlę. Dobra. No, coś tu jest. Słabo dotarte, widzisz. Jednak odrobinkę zostało. Gdzieś załapało mi tam wody i z wodą ona się niestety marzy. No, zaciągnęło. Także tutaj, dobra, biorę nową mikrofibretę do wody. Złapało trochę wody spod listwy. I niestety jest delikatny problemik. Widzę dwa mazy takie. Zaraz zobaczymy dalej, co się wydarzy. Tu jest ok. Teraz jeszcze tu. Zobaczmy. Nie, tu jest ok. Tu jest dobrze. Tu się nic nie dzieje. Zobacz ten panel, jaki dojechany. Dobra. Tu jest ok. Myślę, że gra. Gra. Gra i buczy, jak to mówią. No dobrze. Słuchaj, teraz tak. Latarę wezmę i ci pokażę, co i jak to wszystko wygląda. O kurczę. Powiem ci, że ciężko się tak nagrywa. Człowiek by chciał pokazać jak najwięcej, a uwierz mi, że wychodzi różnie. Poczekaj, kurde, tak, tak. O. Mogę ci pokazać te mazy, widzisz. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Cyk. No i jeszcze tutaj troszeczkę za jasno. Poczekaj. A może teraz. Trochę lepiej, nie? Na listwie progowej jakie sznyty, kurde. No dobra. Powiedziałbym, że jest nieźle. Ok. Całkiem przyjemnie. Przeskoczmy tu, zobaczmy, co tu się wyprawia na górze. Jeszcze całkiem fajnie. No dobra, słuchaj, no co? No dobrze, teraz tak, ja sobie podwyższę tutaj aparat, może, o tak, pyk, o, teraz w górę, ciach, no co, słuchaj, 2 godzinki, czyli tak, mamy godzinę 14:48, więc widzimy się o 16, a później o 18, 3 warstwy. Dzisiaj prawdopodobnie nie wyjadę na zewnątrz i nie zobaczymy uderzenia. Z tego względu, że i tak jest pochmurno,
a o godzinie 18 prawdopodobnie słoneczko będzie, już zajdzie, więc możliwe, że w niedzielę dopiero, bo dzisiaj u mnie jest tak, piątek, w sobotę idę do pracy, więc w niedzielę dopiero, jak będzie ładna pogoda, wyjadę szerszeniem i zobaczymy uderzenie w słoneczku, a po tygodniu sprawdzimy. Sprawdzę też kropnik, jak to się ma przy tej powłoce, ale widzę, że przyszkliło całkiem przyjemnie. Zobaczymy, czy warstwowanie to w ogóle spotęguje. To jest też istotne. No dobrze, to co? Widzimy się, znaczy widzimy się. U ciebie to będzie za chwilę, a u mnie za 2 godzinki. Marta. Jestem ponownie, słuchaj, fajnie to obliczyłem, co? 14.48 i widzimy się o 16. Jest godzina, słuchaj, 16.43. Myślę, że wystarczy. Ładuję drugą porcję, czyli ściereczka świeża. Akurat będzie idealnie tych ściereczek. Także powłoka pozwoliła mi skosić trawę, zjeść obiadek. Później jeszcze kawusia ponownie. I dzionek detailingowego dziadzi sprytnie sobie minie. No dobra, lecę z drugą warstwą. Okej. O, teraz to już jest o niebo lepiej. Druga aplikacja to jest po prostu bomba. To już naprawdę świetnie. Tylko muszę uważać, bo widzę, że zostawiają się te miejsca. Poślizg jest o niebo lepszy. W ogóle bez dwóch zdań. Płynność jest fantastyczna. Ale zostają takie fajne mazy, gdzie jest nie dołożone, więc trzeba się skupić teraz. Widzę. Bardzo fajnie. No, druga porcja to już idzie super. Druga porcja naprawdę bardzo fajnie. Dobrze. Myślę, że teraz nie będę włączał stopera, nie ma sensu. Zakręcę powłokę i to będzie czas na to, żeby dotrzeć. Zobaczymy, jak się teraz będzie zbierać. Znaczy, po drugim razie widzę, to jest tak, jakby ona jeszcze z tą pierwszą się wiązała. Bajeczka. W ogóle drugi raz to już jest fantastycznie. I już od razu ci mówię, że potęguje się, z tego co widzę, potęguje się połysk. To już nawet widzę. Ale piszczenie pozostało. Nie no, drugi raz to już jest bajka. Ale potęguje, naprawdę potęguje. Potęguje połysk. Super. Dobra. Cyk, cyk. I do ciała. Bardzo fajnie. Super. Drugi raz to jest w ogóle pozycja. Bezproblemowo. Kurczę, jakiś popłoc mi chyba spadł. Mam nadzieję, że nie narobi bałaganu. Nie powinien. Pójdźmy, czyli jest jakiś... jest idealnie moim zdaniem. Drugi raz to już jest, powiem, czysta przyjemność po prostu. No fajnie, fajnie. Ok. Tu mamy zbani. Kolejny panel. Dorzucam. Okej. I lecę.
widzę, że tak, widać ewidentnie, że ona tak jakby z tamtą jeszcze się chciała połączyć, ale nie wolno też, z tego co zauważyłem, że ta powłoka lubi jak się dużo nałoży na aplikator. Wtedy idzie naprawdę fajnie, płynnie i nie zostają takie dziwne mazy. Ok, jeszcze raz dla pewności, pyk, góra, dół. I cylik. No listwę plastikową nawet wyjechałem. No dobrze, klasycznie zakręcam buteleczkę i to będzie czas na utwardzenie się powłoki, na utwardzenie, na docieranie. Cyk. I zbieram. No zdecydowanie fajniej drugim razem jest. Naprawdę fajnie. Pierwszy jest powiedzmy taki, nie ma dramatu, jest mały opór, ale drugim razem to już jest polecie, a trzecim razem to już czuję, że będzie fantastycznie. Muszę troszeczkę odsunąć, żebym lepiej widział. Super, drugim razem już jest bajeczka. Już jest w ogóle. Ale podbija, naprawdę podbija. Druga porcja rzeczywiście znacznie, moim zdaniem, znacznie podbiła połysk. Naprawdę. To widać. Przeszkliło na mal. Ciekawe, czy trzeci jeszcze spotęguje. Mam nadzieję, że tak. Wtedy byłby naprawdę bardzo przyjemny. Uderzenie byłoby znaczne. Dobra. Latala. Ciekawe, jak zdejmę taśmę, czy będzie maskować. Znaczy maskować, czy przyciemniać. No to jednoznaczne w sumie, jakby nie było. Jakiś papryczek. Dobra. To wygląda bardzo dobrze. Mikrofibra do wody. Teraz sobie przygotowuję. Chodź, gdzie? Gdzie? Aplikatory i lecę. Dolną partię. Dolne partie. Widzisz mnie? Chyba nie widzisz. Mam nadzieję. Mikrofibra do wody. Ja biorę latareczkę i patrzę teraz sobie. Czy nie ma jakichś niespodzianek. Idealnie. No powiem ci, że fajnie. Druga porcja przyszkliła znacznie. Pierwsza fajnie pokazała szkiełko, ale druga naprawdę podbiła to znacznie. Druga porcja, no podobnie, teraz mi się bardzo podoba. Ok, teraz jeszcze rocznikiem pojadę. Zimy. Tak. Jak to się odbija? Aha, to mi się odbija, już się przeraziłem. Ok. O, tu coś zostało. Jest to mamy. Tutaj zostało. Jakby z kleju. Klej z tego. Z taśmą. Tak, zdecydowanie klej. Musiałem zaaplikować na to i pociągnął ze sobą. Chciałem, czy teraz bałaganu nie narobi. No narobi tyle. Zostawiam. Już. Po wszystkim. Dwie rysy doszły tu. Mogę zostawić ten klej i nie ruszyć.
Okej. No to słuchaj, jeszcze raz zobaczę tym tutaj. No tak, dwie ryski doszły. Niepotrzebnie tej klej usuwałem, następnym razem pewnie by go zebrało. 16.56, czyli przed godziną 19. Przed godziną 19 ponownie się widzimy. No jestem, trzecie podejście. 18.46. Oj, wieczór się zbliża i prawdopodobnie niestety nie uda mi się pokazać ci uderzenia w słońcu, ale postaram ci się pokazać przynajmniej w cieniu, jak wyszkliło dany panel. Dobra, biorę ściereczkę, aplikatorek, nie wiem jak to fachowo nazwać. I jedziemy z bałaganem. Ciekawy jestem, jak będzie za trzecim razem. Czy kurczę, też będzie tak fajnie jak za drugim? No może będzie jeszcze lepiej? Zobaczymy. I standardowy obrys. I góra, dół. Nie, tak jak za drugim razem, słuchaj. Idealnie, z poślizgiem. Bardzo fajnie. Teraz to już w ogóle poezja. Ekstra. Opca, wróć. Niewygodnie, kurczę, się tak aplikuje i, że tak powiem, nagrywa z tego względu, że tak samo jak przy polarce, korekcie mam niedowolną pozycję. Bo chcę tobie pokazać, jak to wygląda, żebyś tu mógł coś zobaczyć. Tak siedzę, kurczę, bokiem, tak przekładam, naprawdę, uwierz mi, nie jest wygodne. Powłoka za trzecim razem, tak samo jak za drugim, tak troszeczkę jakby się przeciągała. Za pierwszym razem mam wrażenie, jakby równiej kryła, teraz tak jakby ją przeciągały troszeczkę. Dobra, i ponownie czas na docieranie, czyli zakręcenie buteleczki. Spokojne zakręcenie buteleczki i mikrofibra, świeżuteńka, chińska za grosze i zbieram. W tym momencie to jest tak jak docieranie, moim zdaniem, fajnego wosku. Naprawdę, trzeci raz jest jeszcze lepszy, to już w ogóle bajka, no, poezja, fajnie, super. Tak naprawdę mam wrażenie, jakbym nic nie zbierał. Super, naprawdę rewelacja. Fajnie, ojojoj. Kurczę, teraz tak powiem ci szczerze, nie wiem. Może nie tak jak przy drugim razie, ale chyba jest troszeczkę lepiej. Kurczę, albo się nakręcam, nie wiem. Ale jak patrzę, odrobinkę jak, kurczę. A, i tutaj co myślałem, że są rysy. Nie, klej. Tutaj teraz też mi zaciągnęło. Muszę bardzo uważać przy taśmie. Zaciąga mi, kurczę, klej. Ja tam myślałem, że zrobiłem rysy. Nie. To był klej na szczęście. Także odwróciłem sobie teraz fibrę i jadę z bałaganem. Super. Trzeci raz to jest w ogóle docieranie fajnego wosku. Rewelacja. Bezproblemowo. Bez docisku. Latara. Najlepiej z spodu, bo ten klej najlepiej widzę, że jak latarą spod spodu to świecę, ona robi taki jakby odcień tego kleju. Super. No i bajeczka. Ta rysa tutaj mi... O, aha, kurczę, nie bajeczka. Tutaj troszeczkę zostało. Dobrze, że zaświeciłem. O, tu minimalnie. Ale to tyk. I nie zostało. Teraz tu jeszcze zobaczę. Idealnie. Powiem wam, że fajna jest ta latarka. Rossa. Tak na początku, że nie wygląda nieporęczna, ale w sumie cały czas się jej nie trzyma. Jestem z niej bardzo zadowolony, naprawdę. Daje super światło i skórkowana jest bardzo mocno.
Dwa razy chyba już mi upadła, jak coś przy aucie robiłem, jest niezniszczalna, mam wrażenie. No dobra, nie będę marudził na karce, jedziemy dalej. Druga strona, drugi panel. Tu już pozwolę sobie troszeczkę mnie, bo tam dałem zdrowo. Dobra. I znowu to samo. Góra, cyk, cyk, obrys auta. No za trzecim razem to już w ogóle jest bajka. O, teraz mi się aplikuje super, jak mam naprzeciwko siebie panel, słuchaj, wszystko dokładnie widzę, a jak to jest tak kurczę z boku, bo chcę, żebyś ty widział, uwierz mi, że jest bardzo nieporęcznie i bardzo niewygodnie. No ale co zrobić, no, chcąc nagrać film, muszę mieć tę niedogodność. Bardzo. Super, nie, powiem ci, że jestem zadowolony z tego opisu. Ja tu w ogóle zero problemów. Komplet. Idzie jak marzenie. No. I czas na docieranie, czyli zakręcenie buteleczki, mikrofibra. I teraz tam patrzymy. Z której strony? Tu jest ciemniejsza, tu jest jaśniejsza. Czyli z tej zbierałem, z tej docierałem. Czyli z tej teraz sobie pozwolę zebrać. Muszę uważać tutaj przy taśmie, żeby nie ciągnąć kuli z tymi ruchami. Tu muszę wzdłuż, żeby nie zaciągnąć tego kleju. Kolejna niedogodność, kurczę. Żeby pokazać tak naprawdę, czy produkt przyciemnia i czy będzie lepiej mi pokazać w teście trwałości, że jeszcze siedzi. Bo na pewno nie będzie, nie powinno być hydrofobowości. Tutaj jeszcze trochę. I teraz docieramy. Super. Za trzecim razem to uwierz mi, że jest fajnie. Naprawdę ogólnie bardzo fajna powłoka. Niewymagająca. Za pierwszym razem rzeczywiście pierwsza aplikacja, znaczy nie jest to, że nie ma problemów, ale w porównaniu z drugą porcją i trzecią jest troszeczkę, docieranie jest cięższe, można powiedzieć. Stanie delikatny opór, ale uwierz mi, dramatu naprawdę nie ma. Bardzo fajnie. Super. Dobra, latara. Rozcisk. I patrzymy. Bajka. Super. Dalej. Wow. A, widzisz, wygrał. Czyli tutaj też będzie widział. Podwrócę sobie tylko mikrofibrę. I lecę. Co to jest, to na całości jednak źle mi się pracowało. Jednak sobie zrobię po panelu. Tutaj naprawdę później mi się tak troszeczkę nieprzyjemnie docierało. Więc zrobię tak jak u góry. Tutaj to już w ogóle malutko, bo już jest naszą tonę aplikator. No i już, że tak powiem, tych rys, co ja myślałem, że są, że zrobiłem rysy, już nie ma. Czym to był klej? Przy taśmie już teraz wiem, że jak będę kładł powłokę, zawsze woski się kładło, żeby nie zaciągło taśmy, wzdłuż trzeba docierać. Ale szkoła nie idzie w las, wiadomo. Idealnie. Dobra, super. Bardzo fajnie. No dobra, ostatni element, słuchaj, i nie będę się już więcej męczył. Odwracam. Fibry i dostać do ranka. Można powiedzieć, że już finiszuję.
wiadomo. Ktoś napisał wiadomość na Messengerze. Ciekawe kto? Zaraz sprawdzimy. Kto to taki, kto to taki? Dalej. Kuszka. Dołuszczelek, co byś polecił? Hu, dołuszczelek. Dołuszczelek, każdy dressing, taki jak do opon. Wszystko siedzi idealnie. Jakby nie była guma, więc jak się zastanawiasz, co dać dołuszczelek, dressing do opon. Już ci odpisuję, dressing to opon. I klik. Pozdrawiam. Dobra. Aha, latareczka. Idealnie. No dobra. Dobra. Ok, dobrze. Teraz wezmę. Spójrzmy. Policzek, stoliczek. Ok. Teraz, żeby dokładnie sobie sprawdzić tutaj, muszę sobie przenieść lampę tutaj i ją obniżyć, żebym widział dokładnie. Ok. Teraz mam idealne światełko i muszę jeszcze rzucić opór. Na dolne partie lepiej od góry, bo mi się odbija spód i widzę cienie, słuchaj. I wtedy widzę cienie. Nie, no jest ok. A tutaj właśnie od dołu. Dobra, gitarka. No dobra. Zdejmuję machę. O, widzisz, nie, nie widzisz, nie wiem, czy nie widzisz. O, ła. No więc tak, słuchaj, co do samej powłoki. Dla mnie bomba. Rewelacja, bardzo fajnie się aplikuje. Pierwszy raz jest taki, kurczę, jakby to opisać. Nie jest tragiczny, nie jest źle. Powłoka ogólnie nie robi żadnej, nie stwarza żadnych problemów. Ja osobiście nie miałem żadnych problemów. Docieranie, aplikacja, bajka. Za pierwszym razem jest trochę większy opór, aż piszczy. Tak jak było słychać, no... Lakier wyjałowiony na maksa, więc tutaj ten opór no jest znaczniejszy, ale druga i trzecia porcja to jest poezja. Trzecia to jest w ogóle jak docieranie fajnego wosku. Dla mnie powłoka super. Aplikacja, docieranie, bajka. Teraz kwestia tylko, czy posiedzi 3 lata. Ja starałem się ze swojej strony zrobić wszystko, co możliwe. Przygotowałem odpowiednio panel. Wskoczył Tar Remover, wskoczył też Dironic. Dla zasady. Nie zakrwawiło nic tak naprawdę, bo na bieżąco myte, dbane, więc ale... Wskoczyło. Teraz tak, nie wiem czy filmy raczej nie pokazywałem. W filmie nie pokazywałem jak bawiłem się maszyną przy tym panelu, bo trwałby naprawdę wieczność. Teraz i tak jest w miarę długi. Więc jak będę miał czas, a wierz mi, że mam go teraz coraz mniej, to postaram się skleić coś i propozycja filmu się pojawi. Jak bawiłem się, bo wskoczyła też tutaj, bawiłem się na Dual Action i. Na rotacji, wolę zdecydowanie na rotacji, jak mi poszło z tym panelem. Więc co, ja Tobie dziękuję za obejrzenie. Co do powłoki, moim zdaniem super. Kwestia tylko teraz trwałości, którą będę badał. Jeżeli będzie to 3 lata, to trochę to potrwa, więc będę się musiał uzbroić w cierpliwość, Ty też. A ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, gdzie postaram Ci się pokazać uderzenie w cieniu, bo za chwilę wyjadę z garażu. I jak będzie słoneczko, ale z tego co mi się wydaje, to godzina 19 z groszem, więc będzie ciężko tutaj u mnie. A jak nie, to w słoneczku dopiero za 2 dni i prawdopodobnie troszeczkę będzie przykurzony ten panel. No ale zobaczymy. A, ale jeszcze poczekaj, właśnie. Komisyjnie odkleję tasiemki, żeby nie było. No właśnie, nie pomyślałem nad tym. Poczekaj, spróbuję tak zrobić, żeby było jak najjaśniej. Zobaczymy, co tu się stworzyło. Ale będę jeździł z paskudnym panelem, słuchaj, bo te odcięcia będą znaczne. Co my tu mamy? Zobaczmy, latarka. Poczekaj. Chwilunie, daj mi chwilę. Musi się wrócić w cierpliwość. Pyk. Co ja tu widzę? Tak naprawdę niewiele to wynika tutaj, jeżeli chodzi o latarę. Ale właśnie, pokażę Ci jeszcze uderzenie na sam koniec tego wszystkiego, jak to wygląda pod latarką inspekcyjną. O właśnie. No właśnie. Ładnie, fajnie przeszkliło. Mam wrażenie, że co porcyjka to coś tam powłoka od siebie dodaje.
Najbardziej znaczne to było przy drugiej porcji, naprawdę. Ja byłem w szoku. Pierwsza ok, ale druga pokazała znacznie większe uderzenie. Przyszkliło naprawdę fantastycznie przy drugiej porcji. No dobrze. Ok, tak wygląda na dole. O, tu też mam odcięcie, tak jak widzisz. Nie będę ci więcej pastwił z ręki. Na pewno ci się tego fajnie nie ogląda. Dobra, ok. To co? Ja wyjeżdżam z garażu. Będę ci się starał pokazać, jak wygląda uderzenie w cieniu. Zobaczymy też, czy coś przyciemnia, bo przy latarce raczej ciężko jest to zauważyć. Jak będzie trochę słońca, postaram się go na podwórku gdzieś znaleźć. Może się uda gdzieś tak ustawić, żebym ci też pokazał uderzenie w słońcu. Ja się z tobą żegnam. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że materiał ci się podobał. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!